Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam trochę coś innego zaproponować. Niedawno, jakieś 10 odcinków temu, to naukowo jest niedawno, bo już dobijamy niedługo setki, było o dzieciach i było, że tu wielu rzeczy nie wiadomo jeszcze. Czyli nie wiadomo, czy to otwarcie szkół jest bezpieczne, czy jest niebezpieczne, że gdzie niegdzie są robione takie badania. Było o tym nowym zespole Kawasaki, było o różnych rzeczach. A bardzo, bardzo dawno temu, na samym początku, w jednym z pierwszych 10 odcinków, także kanał naukowo.pl, przeszukajcie na YouTubie, były odcinki do różnych stanów, jakby to ujął pan Zagłoba, był odcinek do osób starszych i był odcinek o dzieciach, do rodziców. I tam było takie podniesione zagadnienie, jak dzieciom to wszystko wytłumaczyć. Potem był jeszcze taki bardziej psychologiczny odcinek o psychice dziecka i w jaki sposób my kształtujemy w sobie pewne zachowania, zwłaszcza odporność na taki kryzys, którym był lockdown. Więc te dzieci się nam tu trochę przewijały. Pierwszą informację, którą mam do Was i którą zawdzięczam o czytaniu w tej sprawie Łukasza Łuczaja, profesora, mojego szanownego kolegi z Podkarpacia. Otóż Reuters podał, ja bym wolała, żeby to zrobiło jakieś czasopismo naukowe, ale Reuters podał, iż Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia Danii są przekonane, że otwarcie szkół, które miało miejsce jakieś 7 tygodni temu, tamże w Danii, nie przyczyniło się do wzrostu zachorowań na COVID. To znaczy nie rozpaliło na nowo epidemii do czerwoności. Jest lekki wzrost, ale on jest nieistotny statystycznie. Tam było dużo przypadków, więc... Aczkolwiek też sobie bardzo ładnie poradzili. Podobnie rzecz się kształtuje według fińskich ministerstw stosownych. Może się zatem okazać, tylko że uwaga, w obu tych doniesieniach nie jest napisane, jak naprawdę to uczestnictwo dzieci od lat 2 do 12, bo taka grupa wiekowa została do szkół z powrotem wpuszczona, się odbywało. Czyli czy te dzieci, każdy na osobnym kocyku, prawda, tu sterylizuje pani rączki, biega, dzieci się ze sobą kontaktują, bo tak to wygląda we Francji. Ja w Danii nie mieszkam, nie mam pojęcia. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie to otwarcie szkół zrealizowano ostatecznie, w jakich restrykcjach sanitarnych. Ale docieramy do punktu, w którym dzieciom, zwłaszcza tym młodszym, bo to im będzie pozwolone najpierw, bo one są w mniejszym zagrożeniu, najmniejsze mają najmniejsze ryzyko zachorowania, zwłaszcza ciężkiego. No i de facto wprawdzie je trudno skontrolować i mają 3,5 razy więcej kontaktów niż osoba dorosła, no ale zakładamy, że jeśli w tej szkole tego wirusa nie będzie, no to on do domu nie zostanie przeniesiony, czyli jakby droga jest odwrotna, z domu do szkoły. Jak tym dzieciom to tłumaczyć wszystko? I wiecie co? Jeden dobry wujek. Tomek ma takich wujków różnych, bo ja mam tylko jednego brata, ale Tomek ma takich przeszywanych wujków. Ja mam wielu przyjaciół, znajomych jeszcze ze swoich dawnych różnych lat. Przysłał nam taką książkę, Zasmarkana bajka. I to jest węgierska książka, przetłumaczona na język polski. Tomek to dostał w prezencie. To jest wydawnictwo Fine Books. I chcę Wam o tej książce powiedzieć 3 słowa. To nie żadna krypciocha. Ja robię w tym zawodzie już bardzo dawno. Nawet sama prowadziłam takie zajęcia dla 6-latków. Do szkoły zostałam zaproszona przez moją koleżankę z pracy. Jeszcze pracowałam w Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek. Ona mnie zaprosiła na ursynów do szkoły, gdzie jej dziecko chodzi. Ona u nas była techniczką. Mówi, Magda, weź przyjdzie powiedz, bo te dzieci rąk nie myją. Pani ręce łamie. I tam robiliśmy różne doświadczenia, pokazywałam dzieci rączki na płytkę odbijały, potem to za tydzień przyniosłam, żeby zobaczyły jakie ręce czyste, jakie ręce brudne, jaka różnica i tak dalej, i tak dalej. I miałam zabawkę taką, zawdzięczam ją moim amerykańskim przyjaciom, którzy w jakimś muzeum historii naturalnej taką 1000 razy powiększoną Helicobacter pylori, czy 10 tysięcy razy powiększoną, bo to takie mniej więcej było, przynieśli tą zabawkę. Dzieci miały zrobić rysunek i to wszystko było bardzo pomocne. Natomiast
moje dziecko osobiste uwielbia czytać. Jak mu się czyta, uwielbia oglądać książki, się już uczy czytać, bo ma pewne logopedyczne problemy, które powodują, że się musi czytać metodą sylabową. Ja Wam nawet dzisiaj zawieszę jeszcze raz tekst dyslekcji i tak dalej, żebyśmy sobie też o dzieciach poczytali jeszcze raz i dlaczego to jest ważne, żeby dzieci się uczyły czytać metodą sylabową. Ale moje dziecko uwielbia tę książkę. Dochodzimy do punktu. O czym jest ta książka? W tej książce występuje Petty. To jest taki chłopiec mały, przedszkolak. I to jest w ogóle napisane jak dla przedszkolaków, także mój syn się nie zagubił tu. Oraz pan Smarczyński, bakcyś, to jest bakteria, która z panem Smarczyńskim wszędzie wędruje, od nosa do nosa. Oraz pani Smarkanna spotkana w nowym nosie i dzieci, które powstały z tego związku. Historia jest pasjonująca, nie będę tu spoilerować, co się wydarzyło. W każdym razie chłopiec był chory. Był chory, bo nie chciał słuchać mamy w kwestiach takich, czy nos się smarka, czy nie smarka i czy ręce się myje, czy się rąki nie myje. Jednocześnie młody człowiek, taki właśnie 4-5-latek, przeżywa wszystkie przygody z punktu widzenia tego smarka w nosie. Jakie czyhają na niego różne zagrożenia, że ktoś jednak te ręce umyje, albo że ktoś jednak w tym przedszkolu zdezynfekuje podłogę, albo że ktoś tam jednak, że te smarki nie lubią czystych miejsc. I wiecie co? Wiecie, dlaczego Wam dzisiaj opowiadam o tej książce? Nie tylko dlatego, że mojemu dziecku się podobała ta książka i że można dzieciom bardzo prostym językiem, bardzo ładnymi ilustracjami, bardzo, naprawdę, są trochę za małe literki, żeby dziecko to samo czytało, ale większość przedszkolaków nie umie czytać, więc git. To rodzic powinien czytać. I też powinien na pewne rzeczy zwracać uwagę. To jest taka książka do wspólnej lektury. Nie trzeba jej całej przeczytać naraz. Tam są różne przygody. Ale mówię Wam o tym nie tylko dlatego, że książka jest fajna i że mojemu dziecku bardzo pomogła myć ręce bardziej. Bo już mu się te dawne filmy, które puszczaliśmy 4 miesiące temu, jak pierwsze problemy były z myciem rąk, takie solidne, to takie znalazłam kreskówki, no dobra, on już sobie to obejrzał i potem sobie zapomniał. I teraz znowu ta książka mu odświeżyła i bardzo dobrze. Bo nie ma coś dziecko tam krzyczeć czy coś, no jemu trzeba to dotrzeć do niego. Więc ta książka jest fajna, ale wiecie co, mówię Wam o tym też dlatego, że dzisiaj w internecie spotkałam takiego człowieka, który ewidentnie nie tylko nie ma takiej książki, bo takie fajne książki, no, może nie miał takiego fajnego wujka, jak ma mój syn, który przysłał taką książkę. Może pozdrawiamy wujka, który zawsze nam przysyła ciekawe książki dla Tomka. Może nie miał takiego wujka, może nie miał takich książek. Może w ogóle miał trudne dzieciństwo, ja nie znam tego człowieka. Ale on był oburzony, że ktoś w autobusie bodajże zwrócił mu uwagę, bo on po prostu na głos się tam wykaszlał i wykichał w pięść swoją dłoń. Nie jest żulem. Ma konto na Facebooku, ma tam normalne zdjęcie. I kiedy ośmieliłam się zwrócić uwagę, że Stefan Batory uczył polskich panów, no bo chamów to nie, ale polskich panów uczył używać chusteczki, więc jeżeli już nie nosisz maseczki, to chociaż nosi chusteczkę kieszeni. To ten człowiek oburzył się, a jak wytłumaczyłam, że można, że bezpiecznie jest w takim razie się łokciem zakryć i w łokieć się wykaszlać, że ludzie mają prawo się czuć oburzeni, że mają przy sobie małe dzieci w tym autobusie, że i tak jest tłok i że każdy ma prawo do swojego zdrowia, a nie każdy ma prawo do swojego chamstwa. Bo to jest niekulturalne po prostu, nie mieć chusteczki do nosa. Może jak ktoś nie nosi maski, uważa się za człowieka niesamowicie wolnego, wielkiego, wolnego umysłu. Po prostu tak, wolnomyśliciel. Myśli tylko wolno mu to idzie, jak powiedział Chesterton. Wolnomyśliciel to jest on. Po prostu tyle ma wolności w sobie i wolnych myśli. Nie wyzłośliwam się na tym człowieku. Ja byłam przerażona. Znaczy takim poziomem, że można uznać,
że rzeczy, które uczymy dzieci, tu jest w tej książce bardzo dużo o wysmarkiwaniu nosa w chusteczki jednorazowe i co z tymi chusteczkami się robi. Albo wielorazowe. Ja nie mówię, żeby marnować dużo papieru, nie trzeba i ciąć lasy, chociaż to nagłe jest z makulatury ryby. Wiecie co? Byłam załamana dzisiaj. I wolę Wam opowiadać o fajnej książce dla dzieci, dzięki której możemy się nauczyć dzieci i siebie. Może niektórzy potrzebują takiej lektury już jak są dorośli. Ja nie wiem tego. Po prostu byłam przerażona, że ktoś się czuje oburzony, że ktoś w dzisiejszych czasach w dużym mieście, w autobusie, cywilizacja, XXI wiek, ośmielił się zwrócić mu uwagę, że chusteczkę trzeba mieć. Nie, że maseczkę. Chociaż też miał prawo. Miał z dzieckiem, może chorym. Może osłabionym, może na immunosupresji, może dowolnie. I po prostu chciał uniknąć ryzyka. Sam był w maseczce. Ten człowiek spostponowany potem przez tego mojego interlokutora internetowego. Mnie to strasznie zasmuciło, że są tacy ludzie dorośli. Więc dbajmy o dzieci. Uczmy je wtedy, kiedy jeszcze chcą się tego uczyć. Od nas. I tym, że sami używamy chusteczek, maseczek, kiedy trzeba. I tym, że mamy książki, które potrafią dzieciom pokazać, o co chodzi. W tej książce jest dużo takich lupek. I te lupki pokazują, jak te bakterie wyglądają. Ale one wcale nie są jakieś takie przerażające, czy coś, wiecie? Nie chodzi o to, żeby dziecko się bało i sikało po nogach w nocy, tylko żeby zrozumiało mechanizm, że istnieją zagrożenia, których nie widać i że są sposoby, żeby tych zagrożeń unikać. I z tą pozytywną informacją na sam koniec pozdrawiam wszystkich i dziękuję.